Dzień dobry, witam Was wszystkich w Modrej Rzece, Mario Wiśniewski. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o wędrówce bohatera. Warsztat, szamański warsztat, który proponujemy od lat, od 20 lat. I czym jest wędrówka bohatera? Zacznę może troszkę od historii. Myślę, że wędrówka bohatera jest czymś, co jest obecne człowiekowi, bliskie człowiekowi od zarania dziejów. Jak gdyby w każdym z nas istnieje mały bohater, mała bohaterka. Wiele, wiele lat temu pojawił się taka postać, nazywał się Joseph Campbell, który napisał przepiękną książkę, którą wszystkim polecam, zresztą specjalista od mitów, najlepszy specjalista od mitów. Książka nazywa się Bohater o tysiącu twarzach, zresztą dostępna na rynku polskim. I tak się złożyło, że mój przyjaciel, nauczyciel, nieżyjący już Paul Rubio, był bliskim przyjacielem Campbella i wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć warsztat Wędrówka Bohatera. Od tamtego czasu wielu ludzi stworzyło bardzo podobny warsztat. Jest on praktykowany na całym świecie u biznesmenów. Jak gdyby jest to warsztat, który pozwala nam na zobaczenie, o co tak właściwie chodzi w każdym z nas. Dlaczego w pewnym momencie naszego życia trudno nam iść dalej do przodu? O co chodzi? Jak gdyby w każdym z nas znajduje się dwie postacie. Jest ten bohater, bohaterka, który ma ochotę od dziecka iść, zdobywać góry, być bogatym, świetnie żyć, w ostatnim czasie walczyć o ekologię i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym z nas znajduje się też ta druga część, którą możemy nazwać demonem oporu. Demon oporu, który pewnie każdy z Was już poznał, każda z Was, który mówi, nigdzie nie pójdziesz, nie dasz rady. Jesteś za mały, jesteś za mało inteligentny, jesteś nikim. Nie znacie to. Każdy z Was zna ten moment swojego życia, kiedy tak bardzo pragniemy coś zrobić i włącza się nasz demon oporu. I o tym właśnie jest wędrówka bohatera. Na początku wędrówki bohatera jest tak zwane zawołanie. Pewnie wszyscy oglądaliście Władcę Pierścieni czy Gwiezdne Wojny. To jest dokładnie wędrówka bohatera. Jedi czy mały hobbit, którzy słyszą zawołanie i czują, że trzeba iść, że jest coś ważnego do zrobienia. Jeszcze na początku nie bardzo wiesz, o co chodzi, ale gdzieś w oddali już słyszysz echo. Coś zaczyna dziać się wewnątrz ciebie, że jeżeli nie zrobisz, to czujesz, że zwariujesz, jak to często ludzie mówią, albo coś złego się stanie. Ja u siebie nazywam to czarnym robakiem. Kiedy miałem okazję, podróżowałem bardzo dużo po wielu krajach, mieszkałem i kiedy już tak osiadłem w takim komforcie, kiedy było już wszystko fajnie, w pewnym momencie pojawił się mój czarny robak, który mówił, nie, to nie o to chodzi. No i ten mój przyjaciel czarny robak tak długo wiercił, aż w pewnym momencie ruszałem, spotykałem nowych nauczycieli, czy wyruszałem na następną wędrówkę w dalekie Himalaje, czy do Ameryki, czy do Afryki, Ameryki Południowej, by odkryć coś nowego, żeby być dotkniętym przez coś nowego. I wędrówka bohatera jest dokładnie o tym. Mamy okazję na wędrówce bohatera poznać naszego bohatera. Jest to bardzo fajna zabawa, bo opieramy się naszej historii, na naszym dzieciństwie. Jak gdyby szukamy w głębi naszej historii i budujemy naszego bohatera, który ma swoje imię, ma swój herb. I na drugi dzień poszukujemy naszego demona, tej drugiej części cienia, która jest w każdym z nas. I tu skupiamy się na naszym ciele. Wiecie, jestem psychoterapeutą terapii ciała, gestalt. I dla mnie bardzo ważne jest, żeby cały czas pracować nie nad głową, a nad naszym ciałem, nad energią naszego ciała.
I w tym momencie skupiamy się właśnie na tym, co nas zaciska, co zaciska nasze mięśnie, co nie pozwala nam robić to, do czego tak naprawdę jesteśmy stworzeni. Trzecim dniem jest poszukiwanie naszego narzędzia mocy, bo jak wiecie, każdy z nas nie jest sam. Jesteśmy otoczeni naturą, którą zresztą widzicie. Za mną znajduje się lipa, która ma ponad 350 lat. Jej energię czuję za moimi plecami, wspiera mnie w tym, co mówię do Was. I jak gdyby jest to taki dzień, kiedy wyruszamy poznażenie naszego instrumentu mocy, który pomoże nam w konfrontacji. Bo żeby odbyła się wędrówka bohatera, musimy dojść do momentu, w którym bohater i demon, nasz wewnętrzny bohater i nasz wewnętrzny demon skonfrontują się ze sobą. Ale do tego potrzebne jest narzędzie mocy. Czym jest narzędzie mocy? Jest to tak, jak gdyby nasze połączenie szamańskie z naturą. Bo pewnie jak wiecie, jesteśmy całością. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego. I cokolwiek nie robimy, a idziemy naszą drogą, natura nas wspiera. Po to używamy narzędzia mocy. Jest też taka mała wisienka na torcie dla tych, którzy lubią wielkie przygody. W pewnym momencie wybieramy się na tak zwane poszukiwanie wizji. Czym jest poszukiwanie wizji w plemionach Indian, Ameryki? Młody człowiek wybiera się do natury, żeby usłyszeć, żeby dostać przekazy. I na wędrówce bohatera będziemy mieli okazję spędzić noc właśnie sam na sam z naturą. Jest to niesamowite doświadczenie. Każdy, kto wraca po takiej wędrówce, opowiada niesamowite historie. No, kiedy mamy okazję zrobić wędrówkę bohatera, jest coś niesamowitego. Ja zawsze śmieję się i mówię, że każdy człowiek powinien przynajmniej raz w życiu zrobić wędrówkę bohatera. Bo po tym warsztacie wszystko się zmienia. Są ludzie, którzy przyjeżdżają na wędrówkę bohatera po kilka razy, dlatego że każda wędrówka bohatera jest przerabiana na coraz głębszym poziomie. Tak naprawdę wędrówka bohatera jest cały czas w naszym życiu. Kiedy konfrontujemy się z tą sytuacją, co zrobić? Kiedy znajdujemy się w momencie naszego życia, kiedy naprawdę opadają nam ręce i nie wiem, co dalej robić, nie? Kiedy ten bohater i demon walczą w nas ze sobą, to się nigdy nie kończy. To jest ciągła wędrówka. I na tym polega ta przygoda, którym jest życie. Dlatego ludzie, którzy potem opowiadają, jak bardzo ich życie zmieniło się po wędrówce bohatera, jak bardzo dotarli do swojego cienia i mają okazję zobaczyć za każdym razem, wow, pojawia się cień i mogę z tym coś zrobić, mogę go przetransformować. Zamiast go odpychać, mogę zobaczyć, jak mogę go zaakceptować i przetransformować. Niesamowite historie. Dlatego zapraszam Was wszystkich na wędrówkę bohatera. Warsztat, który ma wielką, wielką popularność. Nie czekajcie, miejsca są ograniczone, dlatego że jest bardzo dużo chętnych, a nasza Modra Rzeka ma swoje ograniczenia. I witam i zapraszam.